This is my kingdom come. When you pull my ear, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Cześć, siemano wam wszystkim. Yeah, z tej strony Henryx, a to już ostatni, chyba ostatni odcinek z serii Let's Play Gothic. Teleportujemy się do pana Xardasa i oczywiście przygotujemy się do ostatecznej walki z panem. Oczywiście ustawię sobie śmierć ożywieńców. No i przygotujemy się już do ostatniej walki z panem śniącym. Oczywiście nauczyłem się tam, jak pamiętacie, chyba że nie pamiętacie, nauczyłem się chyba tego kręgów, znaczy jednego kręgu, no i teleportujemy się do Xardasa i tam już po prostu stamtąd już oczywiście pójdziemy sobie do świątyni śniącego, no i skończymy gierkę wyśmienitą, bardzo dobrą, lepszej serii chyba nie było oprócz Wolfa. No i kolejna seria to chyba Gothic 2 Noc Kruka, jak uda mi się oczywiście odpalić ją. Ale na pewno nie jest aż taka stara, nie no, żartowałem, jest stara. No i oczywiście odpalę ją i zacznę już nagrywać, no chyba w środę, znaczy no, wy to zobaczycie kilka odcinków pod rząd, ale ja to będę nagrywał też dla uprzedzenia tak szybciej. Dobra, nie, dobra, dobra. Czyli co, wybieramy się już do ostatniej misji, jakby tak powiedzieć. Idziemy już na ostatnią walkę, mianowicie idziemy walczyć ze śniącym, który będzie nam trochę przeszkadzał, ponieważ no jest mocny bardzo, a my jesteśmy tylko Bezim, choć Bezi też już jest mocny, Bezi machaj dobrze. Oczywiście jesteśmy już przekoksami, jak widzicie, jesteśmy już takimi koksikami, że wielki koks by nam nie poskoczył. Oczywiście mamy miksturki siły plus 8. Mamy ją spotowaną 115 siły, plus jeszcze więcej miksturek będziemy mieć. 426 mamy perzeta, jakby to powiedzieć. Dobra, oczywiście lecimy, tak jak moje słowo brzmi. Ciekawe, czy brzytwy nam coś zrobią. Nawet brzytwy nam nic już nie robią, jasny gwint. Dobra, exp się przyda. Oczywiście wszystkie brzytwy dodają na dwa hity. Szkoda, że serio się nie nauczyłem walki bronią dwuręczną. Oczywiście musimy założyć ulmulu, żeby dostać się do orków jakoś niepostrzeżenie. I nie chcę mi się z nimi walczyć, ponieważ jest ich tam od groma, a ja nie mam takiego spela jak deszcz ognia. I mamy oczywiście to coś tam ożywieńców. Będzie nam dosyć potrzebne. Siemanko Urszak, dalej tutaj buszujesz. Siemanko, siemanko, nie mam ulumulu twojego, szkoda. Ale już je zakładam, nie bój się. Pozdrawiam cię tam, Urszak, jak widzicie. Pozdrówcie sobie tam Urszaka, po cichu, tak siemano Urszak, pozdro. Pozdro ziomuś, co nie, tam Urszak ucieszy się pewnie. Dobra, ale bez gadania już lecimy. Żeby zakończyć naszą dosyć no długą serię, 30 odcinków. No jest, jest 30 odcinków. My mamy ulumulu, lecimy oczywiście na... Tak, nie tańczcie mi tu. Lecimy na śmierć orków. Lecimy już na koniec gry oczywiście. Teraz trzeba trochę sobie przejść. Wiem, że mnie widzicie. Teraz trzeba sobie przejść tam do końca i skończyć po prostu tego gotika mojego. Cicho tam. Oczywiście Bezi tutaj skoczył sobie na plecki. Uszkodził się co nieco. No a my lecimy oczywiście do świątyni śniącego, bez gadania, Bezi. Na pewno sobie użyjemy szybsze, na mikstury na szybsze bieganie. O, kurde, nie umiałem się wysłowić. Piąty miecz chyba zdobędziemy, czy tam, nie wiem ile potrzebne, 5 albo 6, nie wiem ile my mamy też. Ale chyba jeszcze będzie do zabicia dwóch szamanów albo jeden. Ale jeszcze jest taki most, w którym, no, są bugi niestety. Nie wiem, czy go przejdę, nie wiem, naprawdę. Jak nie, to nie wiem, co będziemy robić. Najwyżej skończę tak
nie wiem, sobie potajemnie, albo po prostu skończę Gothica w tym odcinku, który będzie, jak się zbuguje oczywiście ten most, ale ja nie chcę, nie krakam, żeby się zbugował, ponieważ ja chcę skończyć Gothica 1. Najdłuższa seria na moim kanale, myślę, że takich serii będzie więcej na pewno. Będzie, no nie, bezi debilu! Nie. Dlatego się zapisałem. Jeszcze może się no bezi! No bezi, dobra, dedu. Dobra, wczytujemy, gdzie ja się zapisałem, do cholerci. Tutaj, dobra. No jak widzicie, bezi jak zwykle robi swoje, czyli wkurza mnie. Jak co dzień, jak ja nagrywam, on mnie zawsze musi denerwować. Po prostu, ja chcę wykonać hyca dużego. No i widzicie co, bezi, jest! No bezi, jakbyś teraz tak zrobił, bym się tak wkurzył na ciebie, żebyś po prostu umarł, bo jesteś głupi, debil, po prostu wkurzasz mnie te, zaczynasz mnie tak wkurzać. Dobra, czekajcie, którędy się szło? Oczywiście tamtędy, tak, bo tędy się szło na dół. No i zaraz będą te takie płytki, na których musimy wskoczyć właśnie tam. No i powoli już się zbliżamy właśnie tam do końca gry, co nie? Oj, bezi, łamagu jeden. Hyc. No bezi, debilu. No jakoś jak nie nagrywałem albo coś, to mi tu wskoczyłeś. Bezi, wskocz tam. No je... Nie, dobrze bezi. Kopie, teraz mi nie fejluj, dobrze. I co, lecimy oczywiście na koniec, już idziemy walczyć ze śniącym. Ja się tutaj zapiszę oczywiście. Gdyby bezi znowu odpierdzielił swoje. O kurde, ale już nagrałem tych odcinków, naprawdę. Mam już skończonego całego Gothica, więc jest git. Bezi, przeskocz tam. Będziemy szybciej. Dobra, oczywiście bezi musiał się zranić i mnie zdenerwować nieco. Ale ja się tym oczywiście nie przejmuję. No i musimy już lecieć na ten koniec gry. No już jest koniec gry. Szkoda, naprawdę wyborna seria. Wyborna seria. Lepszej chyba nie było, dobra. To co, lecimy ziomale. Na koniec gry i jeszcze dalej. Fanatyczny strażnik. Gincie, sorry, że się nie odzywałem. Szkoda, że nie mamy walki bronią dwuręcznej na pula. Come on. Dobra. O, nareszcie, bezi. Dobra. Oczywiście musimy rozwiązać pewną zagadkę, której będziemy się trochę męczyć. Oj, nie wiem, czy dzisiaj skończymy tego Gothica tak w tym odcinku, ale chyba będzie dłuższy odcinek. Dobra, musimy iść tędy. Co my tam mamy? Wiecie, czego musimy... Nie, bezi, nie spadnij. Dobrze. Wiecie, czego ja zaraz użyję. Dobra, 6. Śmiercioż... No bezi, nie mów, że nie masz tego, no debilu. Przecież ci to zaznaczałem, 4. Śmierciożywieńcą. Zgastujemy sobie... No bezi za... No co za frajer? No co za leż, Boże. Bezi mnie naprawdę już zaczyna srogo denerwować. Bezi, ty lamo. Tutaj nic nie ma, okej. Okay. Dobra, oczywiście szwędamy się po tym jak najbardziej. Dobra, tamten nawet nie zareagował. No kurde, co za kolega. Nie mamy za dużo tej many, ale wystarczy, powinno wystarczyć. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, śmierć już wieńcom jest. Zgastowane. No i lecimy oczywiście dalej na tą zagadkę całą. Potem będzie trudno stamtąd wyjść oczywiście. Uiii! No, bezi. Tylko się mi tutaj kurda nie zabij. Bo ty potrafisz.
Dobra, lecimy tędy. I zjeżdżamy na dół teraz, chyba. I winda na dół oczywiście, zjeżdżamy. No tam jest chyba ta zagadka cała jakaś. No w Gothicu nie mogło zabraknąć tych zagadek. Tak, tam mamy chyba szamana, orka. I tak mi się przypadkiem wydaje, że on będzie miał piąty miecz, a ten ostatni będzie miał szósty miecz. Czekajcie, to jest coś. A to winda na dół oczywiście. Dobra. Przygotowani jesteśmy. Nie, jeszcze nie jesteśmy przygotowani. Na pewno tam jest szaman. Czekajcie. Przygotuję sobie już spell, znaczy przygotuję się do walki. Oczywiście zapisik musi być. No i oczywiście... Ta, co ja mam z tym oczywiście, do cholery? Dobra. Wyciągamy miecz. Co my tutaj napotkamy? Woda. Czyli tu nic takiego nie ma. Czekajcie. Zobaczymy, co to robi. Zobaczymy, czy dobrze zrobimy. Pewnie nas zabije coś. Aha, otwarło się. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Nie zabiliśmy go, lol. Czekajcie, to się otwiera. To jeszcze dwie zostały tam. Okej, okay, czyli tam jest już koniec gry. Powoli. I czekajcie, jeszcze to jedno, czy nie? Chyba nie musimy tamte, nie, musimy tamto drugie. Chyba zobaczymy. Zobaczymy, co to robi, chyba otwiera tamte jeszcze dwa drzwi, drugą parę drzwi, tak, nie. A, dobra, uwalnia demony. Czyli dobrze mówiłem. I tu już jest koniec gry niestety. Tam, o właśnie, tam. Prowadzi nas już do końca gry. Dobra, Bezi. Dobra, Ogar, już wróć do Beziego, kamera. Do Beziego wróć, halo, halo. Where is this? No come on! No nie pokazuj nam, dobra. Jak coś do Beziego, dobra. Bezi jest. Zapis. Jak najbardziej zapis oczywiście. No kurde, co ja mam z tym oczywiście, do cholery. Pełzacze. Kurde, mi się zdaje, że ten Uliziel jest słabszy niż ten. Niż nasz mieczyk blizny. Mi się tak zdaje, pełzacze wtedy mieliśmy na 3 hity. A teraz mamy ich na 4. Dobra, lecimy. Ale cim mogę sobie mówić, bo to jest główne słowo tej gry, oczywiście. No ja pierdzielę, oczywiście znowu. Dobra, winda już do nas zjeżdża. Dobra, jesteśmy. I teraz na górę znowu. Teraz taka jeżdżę. Takie jeżdżenie. I będziemy... No Bezi. Nie gadaj, nie pierdziel, Bezi. No ja pierdzielę, nie. Jak tego dzisiaj nie zrobimy, ja się po prostu zabiję. Lol. Widzieliście to? Nie da się tego przekręcić. O, leci. No Bezi, idioto, jak ty to zrobiłeś? To co za debil? Boże, jak ja tego Beziego nie lubię. To jest taki idiota, na serio. Bezi, to jest taki idiota, na serio. No Bezi, do góry. No Bezi, idioto, do góry. Mówię ci coś, idioto. No co to jest za idiota, ja pierdolę. Weź, Bezi, się ogarnij. No Boże, magia Gothica porąbanego, Boże, co za debil. No Bezi, debilu. Nie, ja zaraz tego gównianego go... No co jest, do cholery? No ja pierdzielę, ja się zaraz wkurwię na tego Gothica. No kurwa, wy widzicie to?
No co za chujstwo! No o co w tym do cholery chodzi? No ja pierdzielę! No lecimy nareszcie! Bezi debil się zablokował, idiota! Ten Bezi to na serio jest taki idiota! Nie tu Bezi, idioto zasrany! Cały kurde Bezi, no w tej części to on jest po prostu idiotyczny. Idiotyczny i nie wiem co jeszcze. Po prostu to co on robi to jest po prostu żenada. Dobra, skoczymy tu. Bezi, dobrze. Oczywiście stąd możemy... No i właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. No Bezi to jest taki zjeb, że po prostu nie wiem, jak na niego po prostu mówić. I on mnie już tak denerwuje, że to cholera jest. Nie wiem, jak... Czekajcie. Ja spróbuję stąd wyjść. No inni stąd wychodzili na luzie. Oczywiście ja nie wyjdę. Cały ja, kurde. Wszystko nie po mojej stronie. Czekajcie, zobaczymy tu. No Bezi, zjebie zajebany, no kurde! No, uspokój, no i znowu Devil surfuje. Ja pierdzielę, jak mnie ten poziom wkurza, on mnie tak denerwuje. No jasny gwint. Chyba, że tam doskoczymy jakoś, no nie. Jesteśmy na dole znowu. Może jakoś tu można chycnąć. Czekajcie, tędy może? Nie chycniemy tędy. Cały Bezi, kurde, no jeszcze raz spróbuję, jak nie, to nie wiem, co zrobimy. Bo ja kiedyś miałem też taką inną drogę, tam gdzie zdobywaliśmy Urizial, ale to by już była taka plątanina, kurde. No to tam jest takie wyjście i byśmy po prostu musieli... No co za debil! No Boże, Bezi, weź się ogarnij, opie, ja chcę skończyć tego gotika. Co za debil. Jest taki debil, że nie można go inaczej określić. No, no co, jak pierdolę, jaki to jest pajac! Nie umie go inaczej określić. No fucking shit, Bezi. I znowu... O, jest. Nie... No i nie, czekajcie, dobra, pójdziemy... Tym, kurwa, ja się tak denerwuję już przy tym gotiku. On mnie tak już denerwuje. Ja pierdzielę. Jeszcze tu wleci. No oczywiście, że tu wleci. No oczywiście. Cały Bezi debil. Dobra, idziemy tym skrótem zasranym. Nie wiem, gdzie my wyjdziemy. Kurde. Denerwuje mnie już ten Bezi na maksa. Laguje się. Nie wiem, co jeszcze zrobi. Sra. Wszystko. Dobra, w dupie mam te pełzacze zarąbane. Zostawcie mnie. Ja tu chcę po prostu już dojść do tego końca gry. Ja wiedziałem zawsze, że tu jest drugie wyjście. Takim, nie wiem, o właśnie tutaj, gdzie zdobywaliśmy Urizel, czyli to nie jest jakoś daleko, będziemy mogli sobie na luzie przejść. Tylko nie skocz tam, no idioto! Boże, ten Bezi mnie już tak denerwuje. Widzicie, tu zdobywaliśmy ten... No co? No co za debil? Co to za debil jest? Po prostu to jest zrąb. Dobra, mamy jakieś tu wejście. O Bezi, ty debilu! Inaczej go na serio nie określę. To jest taki debil. W tej serii to jego inteligencja jest na zero. Na zero. Surfowanie po ścianach. Spadanie w każdą dziurę. No i po prostu taki debil jest z tego Beziego. Czekajcie, gdzie my wyjdziemy? Czekajcie, gdzie my wyjdziemy? O, i gdzie... O, dziennik jakiś tu jest. No, ale ja chcę stąd wyjść oczywiście. To jest jakaś skrzynia? Czy co? Czekajcie, mamy tu jakieś wyjście? Nie mamy! No to co? Po co to? Kurde mać, ja tu szukam wyjścia, idioci. Czekajcie, tu jest wyjście. Aha, dobra, to to. Dobra, jesteśmy niedaleko. Bezi teraz w ogóle się nie zabi, albo ja cię wtedy zabiję. Dobra, zapisujemy się. Ten Bezi już mnie tak denerwuje, że raz mi nerwy puszczą na takiego, że Beziego po prostu zabiję gołymi rękami.
Pewnie znowu będziemy musieli przechodzić na tą... Nie. Dobra, wyjdziemy sobie inną pewnie drogą. Tu są te kolt... To dobra, to jesteśmy niedaleko tego, oczywiście. Kolce nas poranią trochę. Jak nas dorwą. Dobra, tam. Bezi, ty jesteś dobry. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy... nie wiem. Aha, tutaj. A, to tutaj, to Gites. Oj, ciekawe ile ten odcinek trwa, pewnie się już tam lejecie ze mnie, że tak się denerwuję, no kurde, przeklinam, sorry. Sorry, naprawdę, dam jakiś znaczek, nie wiem, plus 18 albo coś takiego, bo no nie da się. I widzicie, jest inny patent na przejście. Po prostu trzeba pomyśleć trochę i się nie denerwować, tylko po prostu można tak wyjść sobie tak dookoła jakby, no i macie tutaj pełne wyjście. I się nie musicie denerwować i nie krzyczeć tak jak ja, kurde. No bo Bezi to jest naprawdę debil. Mamy jakiś zwój. Mamy jakiś napój. Zwój. Dobra, mamy napój, zwój. Czyli jest dobrze. Potrzebne nam jakby rzeczy do ukończenia będą. Napój, zwój. Choć nie wiem sam jaki to jest napój. Nie, nie, nie czaruj teraz. Czy ja już cię kiedyś... Co? Jak miałeś mnie widzieć, leszczu? Nie no, on pewnie mnie widział tam w nowym. Znaczy, w obozie na bagnie. No co za frajer. Dobra. Koleś się zablokował. Czekajcie, dobra, już potujemy. No i oczywiście idziemy na demona. Nic mi nie zrobił, leszcz. Frajerzyna, haha. Frajerzyna. Nie uciekaj, debilu. No, dawaj go, Bezi. Dobra, dobra, dobra. Nie stańmy na ten włącznik, czy tam załącznik, czy coś tam. Po prostu nam coś się stanie. Słuchajcie. Albo przywołamy kolejne te demony. Bezi. O, Bezi. Walcz. Dobra, Bezi, nareszcie. I jak zwykle buga jakiegoś złapał. No, Bezi to jest naprawdę taki debil w tej grze, że inaczej go nie określę. Czekajcie, coś tu mamy demona kolejnego. Pewnie to już jest pomniejszone, aha. No kurde, czemu? Czemu się obróciłeś? No co ty robisz, idioto? No co za debile są w tej grze. Dobra. No i tu właśnie jest ten most. Czy nam skraszuje? Nie wiem. O, strażnik. Żeby nas oczywiście nie zabił, bo on jest mocny. Dobra. Jesteśmy już coraz bliżej śniącego. Myślę, że skończymy sobie grę w tym odcineczku. Nie wiem ile ten odcinek już trwa, pewnie długo. Ale mi tam nie zależy. I dobra, zapis przed tym na awaryjnym się zapiszemy. Awar oczywiście. I ciekawe czy stanie się to co zawsze. Czyli po prostu stanęłem tu. I oczywiście. Nie, przechodziłem przez ten most i się crashowało. Zaraz zobaczymy.